Remont peronów dworca kolejowego w Bytomiu miał być rewitalizacją, a teraz przez niektórych określany jest dewastacją tego prawie stuletniego zabytku. W sprawie interweniuje Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wykonawca nie powiadomił nas o pewnych działaniach, ale szczególnych takich. Oczywiście wcześniej projekty były uzgadniane w przebudowie dworca. Hala dworca będzie odbudowywana tak, jak należy i ona będzie po prostu w formie jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej. Natomiast nie powiadomiono nas o pewnych detalach. Czyli między innymi usunięciu zabytkowych balustrad, jak również charakterystycznej mozaiki w tunelach dla pieszych. Po niepokojących sygnałach o rzekomych dewastacjach Śląski Konserwator Zabytków przeprowadził wizję lokalną na placu budowy. Okazało się, że prace poszły w zupełnie innym kierunku niż zakładano, a perony nie przypominają tych wybudowanych w 1929 roku. Ja się podpisałem pod tym protokołem ze wczorajszej wizji lokalnej, ale tylko dlatego, że w tym momencie trzeba już ratować to, co się da. To już jest przysłowiowa woda po kisielu, więc no ratujmy to, co się jeszcze da uratować. A chodzi na przykład o same perony i ułożone na nich płytki. Problemem jest również podejście wykonawcy do remontu wspomnianej wcześniej hali peronowej. Wykonawca przede wszystkim, co było dla nas największym szokiem, poddał wątpliwość wcześniejsze stanowisko inwestora i wykonawcy o odtworzeniu przeszkleń na hali peronowej. To jest dla nas informacja niezwykle bulwersująca. Nasze podejrzenia są takie, że chodzi po prostu o pieniądze. Natomiast takie były wytyczne konserwatorskie, których wykonawca powinien się trzymać. Członkowie Stowarzyszenia Profortalicjum zgłosili do prokuratury możliwość popełnienia przestępstwa przez inwestora oraz wykonawcę. Po wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli wykonawcy, inwestora, miasta, konserwatora zabytków i stowarzyszenia deklaracja PKP PLK jest jasna. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zabezpieczone przez wykonawcę zostały balustrady ze schodów przejścia podziemnego, a także słupy zwiaty z peronu pierwszego, które zostaną wyeksponowane w lokalizacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków. O wgląd do projektu wnioskuje miasto Bytom, które chce sprawdzić, czy pozwolenia są zgodne z zaleceniami ochrony tego zabytku. Dalszy remont zabytku wybudowanego w 1929 roku jeszcze przez Niemców ma się odbywać pod ścisłym nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.